Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na Kidowicach. Kto by pomyślał, że my jesteśmy po raz kolejny na Kidowicach? No widzowie, przecież to jest niesłychane. Codziennie oczywiście odcinki z Kidowic. Serdecznie was widzowie zachęcam do zasubskrybowania kanału, ponieważ jeżeli subskrybujecie, jesteście na bieżąco i wiecie, co się dzieje. A jeżeli wiecie, co się dzieje, to jesteście prawdziwymi widzami. Więc koniecznie zostawcie łapkę w górę. Umówmy się, że jak zostawicie 2000 łapek w górę, to... Kurczę, właśnie nie wiem co. Szczerze mówiąc, nie wiem co. Ale możemy się... O, wiem co możemy się umówić. Jeżeli zostawicie tutaj... No dobra, nawet więcej, 3000 łapek w górę, to wtedy wbijam na serwer kidowice.pl, tam gdzie możecie zagrać, czyli to jest serwer mój i Dave'a dla was widzowie, żebyście mogli sobie tam grać. Wchodzę tam, kupuję jednego mystery boxa i rozdaję losowej osobie, więc widzowie, wbijajcie nie dość na serwer, to zostawcie łapkę w górę, bo nie wiadomo kiedy się tam pojawię i rozdam jednego mystery boxa, więc serio, zachęcam was, bo to naprawdę fajne rzeczy mogą z tego mystery boxa dropnąć, między innymi na przykład kilów szybcior. Jak nie wiecie co to jest, to wbijcie na serwer. Dobra, słuchajcie, wróćmy do tego, co jest najważniejsze, czyli do Kidowic i tego, co tutaj się wyprawia. Wiemy, że moja siostra ma klona. Wiemy, że on gdzieś tutaj krąży i jesteśmy, że tak powiem, no na to może nie przygotowani, aczkolwiek myślę, że trochę jesteśmy przygotowani, ale co najważniejsze, znaleźliśmy pewne miejsce w wieży magika i musimy dzisiaj do tego miejsca pójść. Ja tam widziałem, że ten klon chodzi, że on pomaga magikowi i dzisiaj chciałbym zobaczyć, co dokładnie tam się kryje, żeby zobaczyć, czy prawda jest tam coś, czego mamy się obawiać, czy jednak nie. Więc słuchajcie, ja wyjdę stąd, idę po moją siostrę, bo muszę razem z nią tam pójść. Chciałbym z nią pójść z tego powodu, że jeżeli przyjdzie tam na przykład magik i by nas zobaczył, że coś takiego, no to wtedy możemy zrobić taką taktykę, że moja siostra będzie udawała klona i wtedy może mnie na przykład aresztować i później mnie uwolnić, tak że magik może się na to nabierze. Jest jakaś na to szansa? Jakaś tam szansa jest. Dobra. Halo, Tosia! Dzień dobry! Hej, hej. Hej, hej, hej. Czekaj. Bo ja nie mam pewności, czy ty to ty. Ja bym, proszę powiedzieć hasło, które ustaliliśmy, że będzie sprawdzało, czy my to my. Lonica. Dobrze. Co, wierzysz mi teraz? Tak, teraz wierzę. Ja dobra, chodź. Chodź za mną, musimy pójść do mojego gabinetu w naszym wieżowcu, znaczy moim wieżowcu, nie twoim. No niestety. Jak niestety? To jest gang chłopaków, po prostu nie możesz tam być, bo to jest gang chłopaków i tyle. No to... nie mogę tutaj wejść. Nie no, możesz ze mną, możesz, chodź, bo musimy jedną rzecz ustalić, bardzo ważną. Dzisiaj mam plan, ja jestem ciekaw, czy ty się nauczyłaś już tutaj wlatywać na moje piętro, uwaga. Jeszcze jedno! Oj! Poszło, pękło! Jest za wysoko! No i co teraz? Będziemy lecieć w dół. Poszło. Dobra, druga próba, podejście drugie. Dobra, teraz mi się uda, na stówę. Cena druga, podejście pierwsze. Czy tam ujęcie pierwsze? Ojej! Poszło, pękło! Czekaj, ja tu zlecę do ciebie chyba. No, dawaj. O, możesz, no dasz radę, dawaj. Nie dasz rady. Spadniesz na dół. Wiem, ja że nie dam rady. Jest, udało się. Brawo, dobra. Siadaj tutaj w stoliku i musimy ustalić dzisiaj bardzo ważną rzecz. Po pierwsze, byłem wczoraj w wieży magika, w sensie tam w takim podziemiu jakby. Nie wiem, czy... No ciebie tam nie było ze mną, nie wiem, czy widziałaś o tym to podziemie jakby boczne. Ale odkryłem, że twój klon współpracuje z magikiem. Jakaś reakcja twoja na to? Bo może to byłaś ty. W sumie nie sprawdziłem, czy to był klon. Nie, no to nie był. To, ja. Nie, to nie mogłaś być ty, bo ty w tym momencie byłaś w szkole, więc akurat to jest pewność. W każdym razie jest, co chciałem powiedzieć, że klon współpracuje z magikiem i odkryłem pewne podziemia pod wieżą magika, w których ten klon spotyka się razem z magikiem. I postanowiłem, że dzisiaj musimy tam pójść, ale nie pójdziemy tam tacy nieprzygotowani, ponieważ przygotowałem sobie potki na niewidzialność. Proszę bardzo, to jest jedna dla ciebie. Ściągnij zbroję. Bardzo ważne jest to, że musimy ściągnąć zbroję i plecak. O nie, plecaku nie ściągnę, bo ja mam plecak, ojej, ja mam w plecaku bardzo dużo rzeczy. Ja tutaj nie mam w ogóle tego stojaka na plecak. Ej, dobra, co muszę sobie ogarnąć. No ja mam w plecaku masę kitcoinów. Dobra, chodź. Zabrać. Nie bierz mi z plecaka ale moich rzeczy. Ale zabrać. Nie bierz mi z plecaka moich kitcoinów. To szkoda, jest kradzież. Nie jest na klucz, czy coś. Właśnie powinny być. Dobra, czekaj, ja muszę wylecieć do siebie na chatę, odłożyć sobie plecak. Ej, tak, A ty nie masz, plecak na plecach, czy nie? Nie mam już, znaczy mam w tym. W czym? Dobra, odłożę sobie. No odłóż, dla bezpieczeństwa lepiej. Ja jeszcze jedną rzecz muszę ogarnąć, widzowie, a przede wszystkim jest to żarcie, bo mi się kończą moje ziemniaki, ale spokojnie. Tutaj na dole mam ich jeszcze, no! Może nie mnóstwo, ale trochę ich jeszcze tutaj mam, więc zanim tego będzie trzeba troszkę dozbierać. Dobra,
Słuchaj, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Dobra, chodź, lecimy w stronę wieży magika. To jest potężna wyprawa. Ściągnąłeś wszystko. Dlaczego ściągamy wszystko? Dlatego, że jeżeli przyjdzie magik, jeżeli go gdzieś tam, kurczę, znajdziemy, jeżeli będzie tam, pijemy potę na niewidzialność i nie ryzykujemy spotkaniem z nim. Wiem, że magik ma moc, żeby dowiedzieć się, że ktoś jest na niewidzialności, więc on całkiem możliwe, że będzie nas w stanie też wyczuć. Więc jeżeli my już wypijemy tą potę na niewidzialność, od razu kierujemy się do wyjścia i od razu staramy się stamtąd uciec, tak żeby po prostu magik nas nie wyczuł, a jeżeli wyczuje, to żeby nas nie zdążył złapać. Rozumiesz? Ja się boję teraz, no tak, ale jest bardzo ryzykowne. No jest to ryzykowne, ale kto nie ryzykuje, ten szampana, co? Nie piję. No. O, dokładnie, a ty jesteś niepełnoletnia, więc nawet i tak. No właśnie. Możesz. Dobra, potem masz tam gdzieś pod ręką, tak, żeby... Mam. Dobra, okej, to jest bardzo ważne. Okej, a więc tak, no pójdziemy tam na dół, zobaczymy, co tam się dokładnie kryje, zwiedzimy tam to miejsce, musimy tak, przede wszystkim... Szkoda, kurczę, nie mam tutaj aparatu, na Palionowie miałem aparat i mogłem robić, fotografować różne rzeczy, a tutaj niestety aparatu nie mam, a aparat mi się tu przydał, widzowie. Jak uważacie, że aparat powinien się tutaj pojawić i powinienem mieć taki sam aparat, jak miałem na Palionowie, dajcie znać, ponieważ myślę, że mogłoby nam tutaj to naprawdę bardzo pomóc, bo moglibyśmy zbierać bardzo fajnie dane z wszystkiego, co udaje nam się, że tak powiem, spotkać. Dobra, uwaga, lecimy. Czekaj tutaj na mnie, no. Spokojnie. Aha, bo ty nie masz elytry. Bo ty nie masz elytry, dobra, bo ja tak sobie przeleciałem. O nie, a ty nie masz elytry, naprawdę? Nie mam, znaczy mam w domku. No nie, to dlaczego nie zabrałaś? No bo nie używam. Jak nie używasz elytry? Nie masz fajerwerek? Mam, ale... Że cię uczyłem latać, dobra, chodź, no, szybko. Umiem, wiem. Oj, szybko, ja lecę, czekaj, ja już pójdę zobaczyć, czy tam się ktoś nie kręci, żeby w razie czego nie było przypału i zaraz tam się spotkamy. Okej, tu przelećmy tędy, dobra, wylądujmy tu, okej, jest wejście, widzę. Idź przed siebie po prostu. Dobra. Mamy łódkę, dobra, czyli podpłyniemy łódkę. Dobra, czekam tu na ciebie. Dobra, chodź, idziemy na dół. Chodź, wsiadaj do tej łódki. Dobra. Ja ściągam elytrę, bo już mi się tutaj nie przyda. Dobra, i teraz musimy tak, podpływamy pod tą... To? Tak, to jest to wejście. Jest totalnie od boku i nie wiem, czy ono ma jakiekolwiek połączenie z wieżą magika. Wydaje mi się, że może mieć, aczkolwiek... No nie wiem, nie do końca jestem przekonany. Ej, dobra, coś dziwnego się z tą lampą stało. Ej, czemu ta lampa jest taka fioletowa? Nie jest fioletowa. Jak nie jest fioletowa? Jest niebieska. Dobra, nie wiem. Dobra, nieważne, to nie wiem. Może coś mi się zepsuło. I ta też jest niebieska? No. Dobra, ładna, no ja widzę fioletową, no dobra, no nieważne. Dobra, zejdźmy niżej, dobra, powoli. Czekaj, no w sumie teraz powoli, w ogóle ja nie rozpędziłam za bardzo. No, teraz nie ma co się spieszyć. Boję. Nie ma co się spieszyć, może go nie będzie. Oby go nie było, bo ja mam nadzieję, że go tu nie spotkamy. Dobra, widzę, że tu są jakieś... On tu trzyma te strasznie swoje stokrotki. Jakie słodkie. Ale straszne. Co jest grane, dobra, czekaj. Po co im nie zbliżaj się, nie zbliżaj się do tego lepiej może, wiesz? Dobra, ja się boję teraz tego. Lepiej, bo ja nie wiem, co to może zrobić. Dobra, co my tu mamy? To jest jakiś taki ołtarz jakby dziwny. Co to jest? To jest jakiś znak na tym. Nie wiem. Jakiś fala? Czego to jest znak? Fala może... Ej, tak wygląda jak fala, tak wygląda... Nie wiem, w sumie może faktycznie fala. Jak trąba odsłania. Albo trąba odsłania, no. No dziwne. Dobra, tutaj tak. Ej, tu jest jakieś zejście łańcuchem na dół, widzisz to? O kurde, tu jest jakieś zejście do kopalni na dół. Ej, to ja się boję teraz tam iść. Idziemy tam? Nie. Tam czekaj. Chodź tu. Się boję, gdzie chodzicie? Wypij potę. Szybko piję. Dobra. Idziemy. Się boję. Co to jest? Ej, tu jest jakaś... Jesteś. Jest magik. Ja się boję teraz, bo... To jest obelisk. O, moja krew. Co? Jaka krew? Ej, dobra, on tu ma jakąś krew. Czekaj, chodź tu za ten murek, za murek. Proszę bardzo, cztery fiolki. Dobra. Co on robi? Ej, on robi jakieś dziwne rzeczy. Dobra, idziemy do wyjścia. Tak jak ustaliliśmy. Kieruj się do wyjścia. Idę. Dobra, teraz procedura uruchomiona. La la la. O czym on mówi? Ej, dobra. Nie wiem. Ty uciekłaś? No, a ty? Czekaj. On nas wyczuł. Czuję tutaj coś. Wychodzimy. Trzeba pracowania do zabezpieczenia. Wychodzimy, dobra, wyszedłem. Zamienić do odkrywnej, a my do samej kopalni.
Co? Słysza... O nie! Wsiadaj do łódki, wsiadaj do łódki, odpływamy, odpływamy. Jesteś w łódce? Płyniesz tak, no. Dobra, 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 odpływamy, 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 odpływamy. Odpływamy. Ej, słyszałeś, co on powiedział? Co on w ogóle robi? On poczuł, że my tam byliśmy, czyli tak jak powiedziałem, on czuje, że ktoś tam jest, ale on później coś mówił o jakiejś ametystowej kopalni. Ej, ja nie wiem totalnie, co mam o tym myśleć, ale czekaj, rozwalmy tego, tego szkieleta. Dobra, widzę, dobra. Gdzie jesteś przynajmniej. No, zakładam spodnie i elytrę. Dobra, ej, dobra, to mi się nie podoba, uciekamy stąd. Nie, nie ma co tam, boję, nie ma co tam iść w ogóle. Zrobi. Nie ma co tam iść, bo chociaż wiesz co, kurczę, on tam ma jakąś krew i ja się właśnie zastanawiam, co to jest za krew. Też, to jest mega straszne. Czekaj, ile ja mam poty jeszcze? Ja mam 6 minut poty. Czekaj, mam pomysł. Zostań tutaj, no. Stój w tym miejscu. Ja dobra. Szybko tam polecę. Ale sprawdzę, co to jest za krew. Co? A na pewno cię zobaczy? Nie mam potem na niewidzialność. Łatwiej będzie mi uciec niż jak będziemy tam w dwójkę. Poczekaj, dobra. Tu, zaraz wrócę. Dobra, dobra, widzowie, lecimy tam z powrotem. Muszę sprawdzić, co to była za krew, ponieważ mam niestety jedno bardzo złe podejrzenie, że ta krew to jest krew mojej siostry. Jeżeli on ma tą krew, to... No nie, to jest tragedia, to by wszystko wyjaśniało tak naprawdę. To jak stworzył klona i tak dalej. Ma, krótko mówiąc, DNA, więc on jest w stanie teraz wszystko zrobić. Dobra, chodzimy na dół. Czy on tutaj gdzieś się kręci dalej? Dobra, nie ma go chyba. Chyba go nie ma, dobra. Tu jest ta krew, widzicie? On tu coś klikał jeszcze. O nie, on tu włożył tą krew! Patrzcie, on włożył ją do środka. Co jest grane? Tu nie włożył. Co ty? Krew tosi. O nie, nie. O nie. Dobra, zostawiam to tu, bo on się zorientuje, że to mam. Jakaś burza jest, dobra, nie. On na pewno ma jakieś czujniki, wychodzę stąd. Wracamy, o nie, jak burza się rozbrykała. Dobra, szybko wracam do siostry. Ej, dobra, ona nie może tu już więcej przychodzić. Ona nie może tu więcej przychodzić, widzowie. Ja muszę sprawdzić tą ametystową kopalnię, bo to wydaje mi się, że może być kluczowe. Nie wiem, o czym on mówi, ale tam jest jakieś zejście na dół i całkiem możliwe, że to tam się kryje ta ametystowa kopalnia. W końcu magik powiedział, że musi popracować nad zabezpieczeniami, żeby nikt nie odkrył jego ametystowej kopalni czy coś takiego, więc... Kurczę, tu jakieś pioruny walą. Dobra, szybko. Co tu jest tyle mobów? Gdzie jest siostra? Gdzie jest Tosia? Ej, bo ja nie wiem, gdzie ona jest teraz. O, dobra, widzę killów. Halo, Tosia! No, halo! Gdzie jesteś? Już zakładam elytrę. Dobra, tu jestem, ja obok się ciebie. Boję teraz, chodź, jest burza, chodź. W ogóle. Wracamy na Kidowice. Od razu wracamy na Kidowice. Dobra, sprawdziłem, co to była za krew i... No, nic jaka? Strasznego, nie musisz się martwić. Okej. Okay. Luz, to po prostu chyba jego krew jest, wiesz? Co za szczęście, bo już myślałam, że... Będzie się działo. No, nie, spokojnie, jest póki co luz. Dobra, wracamy na Kidowice, widzowie. Nie wiem, co ja mam o tym myśleć, jakby... O, strasznie tam jest po prostu. Ja nie wiem, nawet nie wiem, jak mam to skomentować. Jak ty byś to skomentowała, Tosia? A co byś powiedziała o tamtym miejscu? Ja nie wiem. I tam było strasznie dziwnie, ja się strasznie bałam tam iść. Tak, no, ale jakiś, ty on tam ma jakiś taki dziwny ołtarz, jakiś dziwny. Tam jest jeden stół, na którym była właśnie ta krew. Całkiem możliwe, że jeżeli on zdobędzie więcej tej krwi i wypełni te wszystkie stoliki, które tam były dookoła, to coś się jeszcze złego wydarzy. Może. Ale albo będzie jeszcze mocniejszy. Dobra, nie wiem, no. Dobra, to Ja już mam dość, jakby ja nie chcę nawet o tym myśleć, co się może dziać, gdy on to wszystko zdobędzie, ale wygląda to naprawdę podejrzanie.